Ciao a tutti, mam na imię Natalia i witam Was na kanale Włoskie Love. W tym premierowym odcinku chciałabym porozmawiać o czymś, co przyda się nie tylko tym, którzy uczą się języka włoskiego albo chcieliby się go zacząć uczyć, ale tak naprawdę każdemu, kto ma jakiekolwiek kontakty z Włochami lub z Włoszkami, ponieważ okazuje się, że wymawiając te pozornie proste imiona, popełniamy tak naprawdę sporo gaf. Nie wiem, czy Was to zdziwi, ale mam ochotę zacząć od o dziwo. Okazuje się, że największym problemem Polaków, jeśli chodzi o włoskie imiona, to nie jest rozróżnienie między G a G na przykład, jakby się mogło wydawać, ale złe akcentowanie tych imion. I jest to o tyle ważne, że w ogóle we włoskim akcent gra dosyć szczególną rolę, ale poza tym, jeżeli się tak zastanowimy, to tak naprawdę źle zaakcentowane jakiekolwiek imię w jakimkolwiek języku, jakiejkolwiek narodowości, brzmi źle, szczególnie dla osoby zainteresowanej. Wyobraźmy sobie, że ktoś mówi na mnie Natalia zamiast Natalia, albo ktoś mówi Kuba zamiast Kuba. No brzmi to co najmniej zabawnie. Przejdźmy więc do konkretów. Jeżeli macie znajomych Stefano, Massimo albo Davide i taka wymowa ich imion nie wydaje Wam się podejrzana, to słuchajcie dalej. Najczęstszy błąd dotyczy właśnie tych imion i zamiast mówić Stefano, powinniśmy mówić Stefano. Ten akcent nad A dopiero pojawi się w żeńskiej wersji tego imienia, Stefania, ale powinniśmy mówić Stefano. I jest to błąd, który bardzo często słyszę w polskiej telewizji. Wszystko jasne. Malutki taras, proszę Państwa. Czyli Stefano Terracino w naszej windzie zamieni się w turbobabcie rok. Kolejne imię to nie Massimo, ale Massimo. Massimo. Gram rolę Włoszki, byłej narzeczonej Massimo. Tak samo nie Davide, ale Davide. Davide. Później mamy nie Domenico, jak Dominik, ale Domenico. Domenico. Mamy też nie Angelo, ale Angelo. Angelo. Tutaj wydaje mi się, że z tym mamy mniejszy problem, ponieważ był Michelangelo i jakoś to nam chyba wchodzi. Ale jeszcze jest Elena. To nie jest tak jak Helena na drugie E, Elena, tylko Elena. I ostatnie z tej kategorii to imię mojego chłopaka, które brzmi nie Nikola, ale Nikola. I tak naprawdę to on był inspiracją dla mnie do tego odcinka, ponieważ od kiedy mieszka w Polsce, to zmaga się z tym wirusem złego akcentowania, ponieważ wszyscy nazywają go właśnie Nikola zamiast Nikola. Drugim problemem, z jakim się zmaga, to też fakt, że jest brany za kobietę, oczywiście, jeżeli ktoś go nie widzi, więc kiedy ja odbieram pocztę, to bardzo często jestem pytana, pani Nikola. No nie, to dla partnera. I to jest też przykład właśnie przynajmniej jednego z trzech imion włoskich, które kończą się na A, ale są męskie. Będzie to właśnie Nicola, zawsze jest męskim imieniem we Włoszech. Tak samo Andrea będzie męskie oraz Mattia. Tu jeszcze wspomnę, że mamy takie żeńskie imiona, które i w języku polskim, i włoskim brzmią identycznie, ale różni je właśnie ten akcent. I my mówimy Monika, a po włosku będzie to Monika. Monika Bellucci. Albo Weronika, to nie jest Weronika, tylko Weronika. A wracając jeszcze do tego ija przy Mattia, to chciałabym wspomnieć, że mamy jeszcze Maria, Lucia, żeńskie imiona, ale już jest Valeria. I nie wiem, nie doszukałam się żadnej reguły, która by tłumaczyła, kiedy jest i długie, a kiedy krótkie. Jeżeli znacie, to dajcie mi znać. Mattia jeszcze kojarzy mi się z imieniem Matteo i u niewłochów częstym problemem jest wymawianie tego imienia, jakby tam było jedno T i wtedy słyszymy Matteo. Natomiast tam mamy dwa ty, które powinny być zaznaczone, dlatego mamy Matteo i jest to rzecz, którą Włoch na pewno usłyszy. Ostatnie dwa problematyczne imiona są trochę z innej kategorii. Mamy Paolo, który często jest wymawiany jakby tam było U, Paolo. Natomiast mamy tam O, okrąglutkie, P,
Paolo i nawet jeżeli szybko wymawiamy to imię, to jednak gdzieś tam musimy się zaokrąglić. I ostatnie imię to Margherita, jest to odpowiednik naszej Małgorzaty oraz nazwa pizzy Margherita, więc jest to ta sama nazwa, to samo imię, więc nie musimy kombinować, ponieważ widziałam w menu różne kreatywne warianty tego imienia, a jest to po prostu Margherita i uwaga na pisownię, mamy w środku H, ponieważ inaczej byśmy musieli wymówić jako Margherita, to H nam tak sprawia, że jest tam G zamiast G, więc Margherita i jest tam też E, ponieważ Margherita to nie jest już włoskie imię, to jest ani nazwa włoskiej pizzy, to jest po prostu nazwa takiego drinka. Mam nadzieję, że jak na pierwszy raz to było całkiem fajnie. Jeżeli jesteście w jakikolwiek sposób zainteresowani Włochami albo językiem włoskim, to oczywiście zapraszam do subskrybowania, ale także zapraszam Was na bloga włoskielove.pl, którego piszę od 6 lat i na którym znajdziecie masę informacji o języku włoskim oraz o włoskiej kulturze. Ciao e alla prossima!